Witajcie! Oto już trzeci epizod z Terrarii. Z tej strony Starki. Jest ze mną oczywiście, jak widzicie, Papkin oraz siostrzyczka. I siostra. Może ktoś jeszcze do nas dołączy, ale na pewno nie dzisiaj. Tak więc, na obecny moment z Papkinem lecimy na najbardziej samobójczą misję, jaką można. Inaczej mówiąc, idziemy podbić skażenie. Ale zanim jeszcze pójdziemy dalej, pokażę wam piękną moc łopaty. Czy wy to widzicie? Zrobiłem dziury w ziemi, to jest prawda brzydkie i w ogóle, bój, powinno mnie załatać, ale... No widzicie, jakie to fajne? Wiecie, jakie to fajne możliwości w ogóle daje przy szybkim przekopywaniu przez serty derta czy czegoś innego? Moim zdaniem to jest chyba najlepsze, co mogli wymyśleć, taka łopatka. I jak widać, rytuał cmentarza się udał tak dobrze, że dostała jeszcze bonus 9% do szybkości i 3 na krytyka, więc... No, nie dosyć przydatne narzędzie, no to patrzcie, to jest jeszcze zabójcza broń w końcu jakaś, która pozwala mi się wybronić przed podstawowymi glutami. Tą drogą, Papki, nie jest tak uciekasz. Ty wiesz, że ja prezentuję tutaj wszystkie głupoty, a ty już... A, i przy okazji jeszcze jedna rzecz. Mamy wiater. Siostra mówiła, że widziała gluta surwającego na baronie. Baronie, tak, balonie. Ja oczywiście niczego nie uwieczniłem. Chyba z Lidą się pomyliła. Nie. No, jakoś to będzie, jakoś idziemy. Oczywiście wzięłeś ze sobą... Jak to się nazywał te... Mam. Dobrze. Bomby, tak mam. W ogóle zobaczmy może jeszcze tak na szybko, jak tam informacje o... Ej, już mamy chyba wszystkie informacje o niebieskich slajmach. Mają 0,143% na to, że wypadnie z nich różdżka slajmów. No to dość marne szanse. Wiesz, można liczyć na to, że się uda. O Jezu, już jest ciemno, znowu na nagraniu. Będę się łazić z pochodnią. Niestety, ale do tej pory nie odkryłem, jak rozjaśnić się teraz. Siostra. Za to powinnaś dostać order złotego Niogara czy coś. Przecież podjaśnienie ekranu, podjaśnij mi widok. Nagranie dalej będzie tak samo ciemne. Bo nagrania wykorzystują jasność bazową. Dziękuję bardzo. Rozproszyłaś mnie. Nie. Chodzi o to, że zombiaki nie zabiły. Będę musiał teraz całą trasę przebiegać jeszcze raz. Chociaż może mam gdzieś calming potem, potem potion? Jaskini się podskoczę, zobaczę jakie są widemki. Powinien być. A. Wiesz co, z tej jaskini da się zejść normalnie do tego, do corruption, tak, bo jak masz ten. Dobra, dobra, spróbujcie dogonić tam, ogarnąć wszystko. Wiesz co da się zrobić? Corruption campfire. Co? Corruption campfire'a da się zrobić, ciekawe. Ciekawe jak to działa. Co, zmniejsza ci regenerację życia? Wygląd zmienia. Znaczy, nie, po prostu chyba zmienia wygląd. Ale i tak fajnie byłoby zobaczyć. Tak więc... No, podejdę, to pokażesz. I ty czynisz honory. Wczoraj ja robiłem rytuał łopaty. Tam wczoraj, w poprzednim odcinku. Więc, no ale rozumiesz co chodzi, więc... To jest twoja kolej na wykazanie się. Okej. Okay. Mogę to zrobić? Mogę to zrobić. Mam pochodnie i liczmy na to, że tym razem nie zamordują nas byle zombiaki. Tam sobie... Ja słyszę robaka? Na powierzchni? A może? No nie! Nie, 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 i jeszcze raz, nope. Wiecie co, może lepiej będzie, jeśli po prostu... Nie, bo wiecie, już czekam z kółką jedną gotową. Wiem, wiecie co, lepiej będzie, jeśli ja to wytnę. Spotkamy się już przy skażeniu. Tak. Najlepsza opcja. Witam z powrotem. Jak to pewnie widzicie, jestem w wiosce. Oznacza to mniej więcej tyle, że jestem takim jełopem, że nic, a to nic, przenic nie ogarnęłem. Brawo, ja po prostu. Ej, niestety teraz muszę się męczyć z tym wszystkim. Co, nie ukrywając, jest trochę nieprzyjemne, ale no, da radę jakoś przy tym przeżyć, więc no. Nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Nie ukrywam, że fajnie by było ewentualnie sobie móc... Jestem w końcu tam doleść, rozbić to, co tam miało być rozbite i byłoby fajnie, a tak to niestety. No, tak więc zaraz z Papkinem tam... Polecimy może do jaskini, ewentualnie sam sobie polecę. Jeszcze się zobaczy. Lecimy do jaskini, oczywiście. Musimy zacząć podwaliny pod domostwa.
Stację górniczą. Ej, coś się zepsuło. Eko, mi znik. Nie, błagam, to? Nie mówcie mi, że teraz jeszcze mi będzie YouTube... Nagranie będzie miało okropną jakość teraz. Chodzi o... Zepsuł w ustawieniach, najprościej mówiąc. Ej. Spokojnie. Powinniśmy teraz to ogarnąć. I dobra. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Naprawiłem. Dzisiaj mamy jakieś pecha. Ale dobra, dzisiaj coś powiedziane. W tym momencie, bo w sumie wcześniejsze nasze zmagania były dobrze zakończone chyba. Dobra, no. To jest ten. Ja sobie spadam na spokojnie. I jak znajdę coś ciekawego, to będę to zbierał. Oczywiście Helvetor wykupany póki co przez wielmożnego Pawkina. Wspaniałego. Tego mistrza, jak się okazuje. Chociaż staż w Terrarii ma mniejszy ode mnie. To jest taki największy. Ale wiecie, no, ja się tu skupiam na tym, żeby nagranie dobrze było. Ja się skupiam na tym, co tu gadać. Takie życie. Kogoś, kto udaje, że zna się na YouTubie. Okej, minę mam, także możemy nie. Ktoś zgubił twój kilo? Nie. Nie mam. Znaczy swój? Nie to. Miedzianem? Co? Co się ostatnio. Przecież dostałem nowy kilo. Ja swój stary wyrzuciłem po prostu. Na pamiątkę. Dobra. Jak nic, jakąś korektę jasności będę musiał zrobić, to jest akurat prawda. Ale no, jak widzieliście, ten odcinek się psuł bardzo. Teraz mniejsza z tym, bo znowu odbiegam od tematu głównego. Nie wiem, czy się nazwiedzałeś. No tak. Nazwijek to jest rozległe, to jest wszystko tak przygotowane, żeby tu stworzyć coś pięknego. No można, jakieś fajne podziemne miasto. Tylko no, najpierw trzeba mieć pomysł, chęć, materiały. I NPC-ów, którzy tego potrzebują. Jednego też mamy, ale no wiecie. To nie problem, bo wiesz, kamień. Tak, tylko musi to być jakoś zbudowane w taki sposób, żeby to wszystko nie było tylko jedną wielką szarą masą. No tak, tak. Nie wierzę. Nie, ta zbroja z drewna po prostu nie służy. Muszę wymyślić coś mocniejszego do obrony. Ale niestety materiałów nie ma. Bida w kraju. Tak więc siostra dalej segreguje z tego, co widzę. A ja w sumie, jeśli jest taka a nie inna sytuacja, że ginę za często czy coś, to... Może bym sobie skorzystał z... Aprikota. Znaczy mówiąc... Może już ten, jest dzień już? A, chyba jest nawet. Możemy lecieć w sumie do tego, korabszy i rozbić orby. No w sumie, tak to by nasz główny cel, więc... Skoro to nie na odcinek, to będzie o wiele mniej. Dobra, to ja tam pomału już będę biegł i tak mi przegonisz pewnie. No, więc ludziowie, trzymajcie kciuki. I zdecydowanie będę musiał jakoś znaleźć coś, co trochę rozjaśni tego YouTube'a, bo jest aż za ciemno. Ale to nie jest na teraz, bo teraz jak bym chciał rozjaśnić, to widzieliście, jak to się kończyło, jak mi się nagle filtry jasności zepsuły. I dobra. W sumie te aprikoty, daj mi zastanawiać, skąd się zbieram. Czy da się jakoś je wymusić, żeby się pojawiały, czy nie? Powiem, że na pewno z jakiegoś drzewa. I swoją drogą też wiem, że z drzewa spadają wiewiórki. Tak? Tak, spadam. Siostro, nazywaj to darmową kasą, proszę cię. Zachowuj się. To jest prawda. Nie, to nie jest prawda. Tak, to jest prawda. Nie jest. Wiewiórki nie są pieniędzmi. Wiewiórki to żywe zwierzęta. Które jak się sprzedaje, to się dostaje pieniądze. Mhm, to tak jakbym powiedział o twoim sraczu, że to są żywe pieniądze. Co innego w grze. Nie, to jest to samo. Tylko, że tutaj są pikselowe i to są nieprawdziwe, a tam są prawdziwe. Dobra, biegnij postać swoim ślimakowym tempem. Poza tym musisz go na YouTubach nazywać sraczem. Wszędzie będę tak nazywał tego twojego małego sracza. Kazik. Bo to jest jego... Tak, no ma na imię Kazik, ale i tak, to jest sracz. Wiesz, jeszcze nie znają historii wszystkich, więc jeśli będziesz nie wkurzać, mogę powiedzieć historię, dlaczego się tak nazywa, co i jak. Oni się spodziewają.
Ale mogą poznać jego życiową misję, jego historię i w ogóle. To nie jest jego życiowa misja. Nie, wcale. To czemu ciągle to robi? Bo to robi gdzie popadnie, tak jak każdy chomik. No tak, ale najczęściej się to zdarza gdzie? Dobra, kończmy temat. No. Ładna decyzja. Do papki nie prowadź, mój jedyny obrońco. No lecę, lecę. Meh, to drzewo nie chce mi dać żadnego aplikota. Zajdźmy tędy, bo to jest właśnie przejście do tego. Spoko. I swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, to może zaprezentuj twoje odkrycie, bo nie wiem, czy mówiliśmy o nim, czy nie. No nie, no nie. Wiecie, jestem dalej ten, który nic nie sprawdza, powinienem bardziej sprawdzać i w ogóle. Chodź, ale pokażę. Uwaga, uwaga, werble. Niestety dźwięku werble nie mam i proszę. Patrz, jakie piękne światło. To fioletowałem. Takie nie, dobre. Fioletowałem. Fajne, klimatyczne, gdzie można nieźle używać, wiecie, w celu jakiś tam, powiedzmy, budowania klimatu. Więc tak, pajęczyny przydadzą się już. Pierwszy orb będzie rozbity. Już lecę. Pierwszy orb na świecie. 1-4 pierwszy orb. Uwaga, duchy lecą. O Jezus, właśnie. Mogę powiedzieć, muszkiet. Moje. No, zniszczony muszkiet, oczywiście. Broken musket. Ale wiecie co? Mam przynajmniej teraz już broń z prawdziwego starzenia, a nie łopatę. Więc mogę jakkolwiek się bronić. Dobra, popkinie ci honory. Zresztą, jeśli chcesz. O, skąd one się wzięły tak naprawdę, skoro nie ma tu cmentarzyska? Niestety są straszliwie silne. Tak. Dobra, chcesz może zająć się resztą samemu. Ja mam już broń, więc... Pora zbudować kolejne chałupy, siostrzyczka. Proszę? Pora budować kolejne siostrzyczkowe chałupy. Teraz coś robię. Mówię tylko, że będziesz musiała to zrobić, a nic nie, że od razu w tym momencie. No, to skoro Popkin z Popkinem rozbiliśmy choć jedną kulę, Popka pokazał on piękny, niepowtarzalny okaz ogniska. Teraz ja pozwiedzam podziemia. Tam się podkreślam, postaram się wejść na jakieś obszary nieznane jeszcze nikomu. Albo przynajmniej Papkinowi. Pajak? No, no nie! Pajak mnie trafił i zabił. Nie, ja nie mogę. Ta terraria jest za trudna. Następny odcinek będzie na trybie Journey. Ja dziękuję za taką grę. W końcu powiedziałeś, że coś jest trudne. To jest wkurzające. Jak powiedziałem, trudne i w związku z tym co? Lepszego tego wyposażenia, tak, że będzie łatwo. Są początki. Początki są najtrudniejsze. No wiem, ale tak czy jak ja będę się tutaj pewnie wkurzał dosyć mocno. Jak na co dzień jestem spokojny, no, ja tak... to nie będę się nie będę wkurzać. A ty możesz zostać wyciszona. I będzie spokój. Tak, wyciszona. Pamiętaj, że mam moc niepowtarzalną na tym Discordzie, na którym gadamy. I pamiętaj też, że to ja rządzę prawami tego filmu, więc mogę w dowolnym momencie usunąć dowolne rzeczy. Więc bądź grzeczną siostrzyczką, nie przeszkadzaj, okej? Okay? Dobra. Swoją drogą, chyba znalazłem jaskinię pełną ametystów i szafirów, więc... Możliwe, że szafirową suknię będziemy mogli ci zrobić. Super. Ale tylko przydałoby się, żebyś pomagała nam trochę w walce czy cokolwiek, skoro masz taką suknię, a nie tylko w bazie siedzisz. Teraz jestem zajęta. RIP. Trzy złapały mnie. A coś, takie są początki. Jeszcze w szczególności na masterze. No. Dobra. Zobacz, czy na razie jest dobrze, czy niedobrze. Siostra, mieliśmy po prostu jakąś segregację wstępną zrobić, nic wielkiego. Pamiętaj, że każda rzecz, która jeszcze tutaj jest, no prawdopodobnie się zmieni. Bo my dopiero stawiamy pierwsze kroki, a zanim skończymy tą terrarię, to minie milion lat. I chyba... Milion lat nie będziemy żyć, wiem, że to była przenośnia. Ej, jakiś nowy przeciwnik! Gdzie? Jaki, co? A nie, wróżka! No wróżka, no wróżka nie istnieje. Wróżka w Zeldzie? Tak.
Wiecie co? Mogę teraz sam to pokazać w końcu, tylko to jest niebezpieczne. Wiesz co, leć za nią. Idę najszybciej jak mogę, ale patrz, jakie to ładne. Tylko to chcę w kamień wleść. No to leć no, musisz. Znalazłem grzybową chyba biom. Do skarbu cię prowadzi. Ale znalazłem grzybowy biom, tylko tyle się cieszę. No ale przepraszam. Dobra, chodź to pesz. Chodź to pesz, zanim mnie zabijesz, ja cię muszę zestrzelić z mojego muszkieta. Niby zniszczony ten muszkiet, ale i tak skuteczny. Dobra. Też żebym przelazł przez skałę. No niech ci będzie. Fajnie gdybym miał jakieś... Dobra, żrem aprikota, bo to też daje bonusa do mining speeda. I mamy well fed, poziom pierwszy. Nic szczególnego, ale wiecie, no fajne. Co mamy? Ja mam pierwszy poziom well feda. A nie, dobra, to pokazał mi chałupę. Znalazłam serce. Brawo, siostro. No, pokazałem skrzynkę chałupy, ta wróżka. Ale tak czy jak, dziękujemy wróżko. Dostajesz plusika. I... W sumie na przyszłość chyba lepiej, żebym ja pokazywał te wszystkie nowości, zwiedzał i w ogóle. No wiecie, no w sumie nie pokazuję jeszcze nagrania. Dalej nie przygotowałem niczego pod innych. Chociaż w sumie siostra to by mogła szybko sobie przygotować, gdyby korzystała z normalnego sprzętu, ale przez problemy techniczne... Czytajcie, tam dźwięk się zepsuł. Tak, siostra, mówię serio, sprawdzałem. No musiała się wrzucić na inny sprzęcik, więc chwilowo nie ma możliwości. O, spadłaś na śmierć. Bo myślałam, że to nie jest koniec tunelu. W jakim sensie, że to nie jest? Finisza. No bo w pewnym momencie się kończy lina, tak? Ja tak. Myślałam, że jeszcze ta lina... Nie, że ta lina jest, ale myślałam, że jeszcze długo sobie polecę. Dobra, się dobra. Okazało... Tłumacz się, tłumacz. Wiemy, że ty po prostu lubisz ginąć w tej gierce. Dobra. Mamy jeszcze 4 minuty. Trzeba je wykorzystać jak najlepiej. Najlepiej jakby się dało w ogóle, to byłoby odkrywając jakieś nowe rzeczy, ratując NPC-ów i w ogóle. Ten drogą chyba znalazłem pojęcie gniazda. Okej. To szukaj stylistki, proszę. Wiesz, siostra, że ona niekoniecznie musi być w tych gniazdach, które widzę. O ile on, to są te gniazda, podkreślam, tak? Jednak znalazłem na 100%. Bo widzę już nawet trupy opajęczynowane, więc jakieś tam niewielkie gniazdo na pewno to jest. Wiesz, o wielkości niestety nie mogę nic powiedzieć na obecny moment. I uwaga, uwaga, będziemy bogaci w pajęczyny. Cześć, hej siostra. Hej. Okej, okay. Widzę, że... Jezus Maria, no i musket. Znowu? Musket. Tak, ale mam więcej niebogi dla ciebie, to jest jeszcze moje podobne sprawy. Jeszcze ten musket może być lepszy od broken, tak czy siak. Pewnie tak. Ale bądź szczerze, dobrze cię mieć przynajmniej odwalone na tą robotę, której nikomu się nie chciał teraz robić. No nie, no pająk mnie zżar. I wiesz, jasne, że odkopując to właśnie odblokowujesz mi dostęp do nas? Pająki zaraz będą mogły łatwiej wejść na resztę jaskini. Dobra, nie udało się nic ogarnąć, ale mamy przynajmniej jakieś tam... Skarbiki, mniejsze, większe. Okej, okay, dobra. Dzięki za pociski. Teraz dawaj tego masketa, tu zobaczę, czy on jest lepszy, czy gorszy. Z czym to masz go? Który? O, jest. On ma większy damage, ale ma mniejszy speed. Chociaż przy maskecie speed to i tak, powiedzmy, nie istnieje. To ja sobie porzucam. Pożyczam Miner Potion. Biorę wkurzającego masketa zamiast zniszczonego. I do jaskini po raz pięciopierdlionowy. Chciałem sobie drugi, albo trzeci. Siostra, ty zbuduj kolejne ziemlanki, lepiej. Dobra. Nie widziałeś tego niestety, ale to było tak. Ja tak idę z tobą i zjeżdżam po tej linii w dół. I ty mówisz... Ty lepiej zostań, siostra. Buduj następne ziemlanki. Ja takie oczy do góry. I jadę. Z powrotem. Okej. Okay. To było śmieszne. No, dla kogoś myślę tego śmieszne, bo ja chyba nie łapię. Dobra. Tungsten. Super, przyda się.
Na pewno. A jak nie? Przyda, siostra. Zawsze można z tego zrobić jakieś zbrojki, kilofa, czy lepsze różdżkę do machania. Lepszą? Tak, zdecydowanie lepszą. Bo ta ametystowa, nie wiem czy to odkrywa się, ale to jest najsłabsza chyba ze wszystkich dostępnych. Aha. No to tak idzie, że najsłabszy metal to jest koper. Na polski no miedź. Tak. Potem jest cyna. Potem mamy żelazo, ołów, srebro, tungsten, złoto, platyna. Oczywiście mówię o podstawowych materiałach. I tak samo do każdego metalu przypisany jest jeden kryształ. Odpowiednikiem miedzi jest ametyst, cyny jest topaz, potem tak dalej, rozumiesz? Nie będę tutaj ich wszystkich wymieniał, bo nie ma to większego sensu. Ale tak czy siak, po prostu ametyst jest najsłabszym z kamieni. Czy niektóre mody dodają jeszcze dodatkowe egzemplarze tego i w ogóle rozszerzają, to bardzo fajnie, ale no... Jak wiecie, to jest 1.4. Tutaj mody chyba, podkreślam chyba, jeszcze nie istnieją. Jeszcze. Poza tym, zanim byśmy się przerzucili na mody, to musimy ukończyć chociaż to podejście. Że ukończymy, czyli albo kiedy stwierdzimy... Wiesz, siostra, to by się nie będzie chciało, to będziemy z ciebie prowadzić. To nie problem. Nie chodzi mi o to. Ty uważasz, że my ukończymy na masterze? Wróżka! To jest wróżek? Musiała te wróżki zobaczyć, bo mnie ciekawi, jak wygląda. No prowadź. Prowadź do skarbu. Ona prowadzi do skarbu? W teorii tak. Praktyce ta jeszcze nic mi nie pokazała. Dobra, bij zabij tą salamandrę. Mój postacią. Umrzesz, wiesz o tym. Dobra. Nie umrzę. Udało się go pokonać. Dobra, ta wróżka tak jakby wokół mnie kółko zatacza, więc nie wiem, czy muszę w dół, czy co. To zobaczymy, wiecie, co jest moja tylko wróżka tak naprawdę, więc... No. To w sumie taka pozytywnym znaczeniu wróżka. Bo żeby nie było są jeszcze te takie wredne tam potem na hard modzie, ale no. To jest opowieść na hard moda. Dobra, już widzę, którym ty chcesz, żebym lazł, więc spokojnie. Łopata super grabarza Boba już pomaga. To grabarz Bob to był? Czy grabarz? A, dobra, różowe wróżki pokazują live krystale. Więc tak, wracając do twoich pytań... Różowe? Tak. Albo może nie tyle co kolor, co po prostu ja trafiłem na taką, która pokazuje mi live krystala. Tego, którego już tam znaleźliśmy. Swoją drogą, nie wiem czy tutaj zauważył zwisające z sufitu grzybowe lampy, takie jakby. No. Tam na grzybowym biomie. I w ogóle znalazłem już pierwszego chyba nowego... tego... wroga. Nietoperz. No kogo? Zgrzybiały. Tak więc, no. I chyba te biomy grzybowe też przeszły taki delikatny redesign. Na razie to jest blok. Gdzie się blok, siostra? O co ci chodzi? Blok. Taki blok, jak budowaliście. Budowało się kiedyś blok. Ale ty wiesz, że on tam może się nie wprowadzić nawet przez to? Jak to? No, w sensie, ty wieżowiec budujesz, tak? Tak. No właśnie o tym mówisz, że może być zbyt ciasno i oni mogą nie chcieć. Ale no, dobra. Pisze, mieszkanie jest odpowiednie. Tylko wiesz, mówimy o preferencjach NPC-ów, a nie o tym, czy odpowiednie są mieszkania, ale... Dobra, póki co zostaw. Zawsze na początku to będzie, żeby gromadzić ich szybko, zanim będziemy się rozbudować. Właśnie chodzi o to, żeby na początku zgromadzić, a później na spokojnie wszystko. Nic, swoją drogą, życie kryształa ja zżeram od razu, bo nie ma co czekać. A zazwyczaj to czekasz z tym. Bo na modach jest trudniej, jak się je zżera od razu. A to jest bardzo trudno i bez tych życiokryształów to ja w ogóle nie mam szans. Więc rozumiecie. Nie ma tu chyba większego sensu. I z pewnego, jak już przy tym jesteśmy, to warto by było może
Dzisiaj też kolejną część mojego budynku, na którego nie mam pomysłu zbudować. Inaczej mówiąc, mamy już pierwszy fundament skończony. Pokażę wam go, jak wyjdziemy z podziemi. To dzisiaj będzie pora kłaść, można powiedzieć, część podłogi. Tam ja bym to nazwał drugą warstwą fundamentu, no ale rozumiecie. No. No musiał, musiał po prostu, nie wierzę w to. Ale on musiał. Nie, maskot nie jest dobrą bronią na nietoperze, potrzeba czegoś innego. Ale niestety, właśnie siostra, mam dla ciebie zadanie coś takie dodatkowe. Jakbyś kiedyś widział złotą rybkę, łapią w swoją siatkę. Ja to robię zawsze, gdy ją widzę. Ale nie na sprzedaż, z niej zupę będziemy gotować. Dobra, to już biorę ci złotą rybkę, bo łasi. Zbieraj jak najwięcej, bo one dają średniego poziomu wzmocnienie, czyli już lepsze niż te podstawowe zażarcie. A jednocześnie no dosyć dalej niezbyt OP. Kolejna rybka. I konik polny. Dobra. Fajnie, fajnie. O, to co ja tu miałem zrobić? Pamiętam, że chciałem, ale już nie pamiętam co. A dobra, już tak. Już. Spokojnie, czop w mózgu mi się od sen naprawił, proszę. Podwaliny, co prawda można było to lepiej zrobić, ale no na razie niech będzie takie fundamenty ładne, czym brzydkie. Nie mnie oceniać, chociaż mi się podobają, dlatego je też robię. I dobra, zobaczmy, czy mam coś ciekawego w skrzyni, co mógłbym wykorzystać do jakiegoś, nie wiem, pomysła na to, co budować. Nope, chyba nic takiego nie ma. W skrzyniach na dole wszystko jest. Ale właśnie chodzi o to, że przeglądam te skrzynki i nieraz nie mam pomysłu. Chociaż jest Żyrandol. Dobra. Powiedziałem to już chyba w końcu Żyrandol. Prawidłowo. Nie. Materiały inne. Kufry groby do craft, o co ci chodzi z tym? Rośliny i pochodnie. Dziwnie masz to popisywane, ale niech będzie. No po prostu. Spokojnie, siostra, no. Ja mówię, że to rodziny popisawane, trzeba będzie to poprawić później delikatnie, ale spokojnie, jest dobrze, tak czek. Aha. Mógłby ktoś następny dzień trochę drewna pozbierać? Mamy drewno, mogę ci dać. Siostra, mi nie o to chodzi. Ja potrzebuję go trochę, ale też ty z niego budujesz, więc dam ci tak, powiedzmy, na razie z... Tyle. Więcej nie mogę. I trzeba będzie też posadzić te drzewa, żeby nam się nie skończyło. Dobra, to teraz tak, co to chciałem? O, dobra, chyba już pamiętam. Okej, zacznijmy od Heavy Workbencha. I jeśli wystarczy, to bym jeszcze Glass Kiln czy jakoś tak. Ale widać, że nie starczy, więc na obecny moment wrzucam, co się da wrzucić i cieszę się z Heavy Workbencha. Teraz tak, nie ma na niego mi za bardzo miejsca, więc jak zwykle postawię gdzieś, nie wiadomo gdzie, zanim będziemy to ogarniać porządniej. Zobaczmy, co on tam mówi. To jest w ogóle największa rzecz. Można coś fajnego zrobić z kamyka? Nie ukrywam, fajnie by było znaleźć jakąś receptę, która daje coś takiego odmiennego do tego, co zazwyczaj wykorzystywam w podstawowych budowlach. W sumie mam fajny pomysł, tylko że zanim to będziemy mogli zrobić, to musimy nazbierać dużo nadmiaru metali różnych, bo w sumie metalowe cegły. Nigdy ich nie używam, powiem wam szczerze. A mogą być naprawdę ciekawe. Ładne mogą być. Te meteorytowe cegły wydają się być fajne. Ale ja nie po to tu przylazłem, najpierw chciałbym sprawdzić najważniejsze. Lesson Brock, dawniej co to jest? Demonite Brick. Furnace. Okej. Carob Tendril Wall, Carob Pastel Wall, jakieś pełno ścian. Evanstone Wall, Evanstone Brick. Dobra, wiecie co? Mam takie dla was malutkie pytanko. Jak ktoś, czy Evanstone Bricki da się niszczyć łatwiej niż Evanstone? Nie wiem. Aczkolwiek nie wiem. Mam się da, że jest ten sam chyba poziom niszczenia. Co to jest? Mhm.
Strong accent. O. A to ciekawe. Jest znowu nowy rodzaj rzeczy, które można tylko na cmentarzu wytworzyć. To są jakieś kamienne płytki, które się lepiej łączą z otoczeniem. Ciekawe. Jak nic, musimy ogarnąć sobie cmentarza w takim razie. Gdzieś. Czy co? Nawet może bym pomyślał o miejskim cmentarzu, gdzieś na krawędzi miasteczka. Za wieżą? Będą duchy. I tak są. Nie, właśnie mówiłem, że jakiś odległy, ale miejski tak po części. Ale to na później, wiecie, należy musimy się zająć... Katakumby może, co? Katakumby? No, coś właśnie może być też tego typu. I to gdzieś poza miastem, tak na spokojnie ogarnąć. Bo na obecny moment, no to nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Tworzyć cmentarz otwarty. Chce ktoś porozmawiać z pielęgniarką na temat jej faworyzowań? Aha. Pielęgniarka uwielbia Halo. Pielęgniarka mieszka w takim razie u mnie. To jak ty będziesz to stylizować? Drodzy, co jest? Kamienne płytki. No nareszcie. Pod na razie zwykłe, bo nie mogę robić tych takich właśnie lepiej się dopasowujących. Bo jakby to powiedzieć, no... W sumie jakby to powiedzieć, to jest oczywiste. Cmentarz jest jeszcze za groźny dla nas. A? Kamienna podłoga. I tak. Zobaczmy teraz tylko, czy mam materiały na jakieś fajne drzwi. Jak mam zacząć budować, to przydałoby się mieć już wszystko ogarnięte. Mieliśmy gdzieś chyba dużo kamienia? Mieliśmy na szczęście. Ale się nie będę przejmował, tym biorę całego i zaraz zaczynamy właśnie ogarniać jakieś takie... Mamy powiedzieć początki jakiejś podstawowej budowli, przy czym podkreślam, to daje będzie tak naprawdę prawie nic. No ale, przynajmniej będzie. Mhm. I dobra. Dobra, to nieistotne. Coś da się z tego fajnego zrobić? Ale faktycznie coś się da, ale... A, fajne. No to ten, mam 4 wolne mieszkania. Brawo, siostra. Wysłałam się? Ej, tutaj można zrobić teraz jakieś też stoły piknikowe. No nareszcie ktoś porządny. Arms dealer. Gościu, który o dziwo jeszcze się nie pokazał w moim bestiariuszu. Bo chyba najpierw trzeba z nim pokazać. Dobra, cześć gościu. A, sprzedaję chyba za trochę niższe ceny, ale nie jestem przekonany co do tego. Uwaga, uwaga. Aha. Aha. Nie podobają mu się sąsiedzi naszemu sprzedawcy broni, a w szczególności pielęgniarka. Ale jakoś sobie jeszcze z tym radzi. Uwaga, uwaga. On lubi pustynię. Okej. Okay. Nieźle. Jak trzeba, to coś ja mogę ogarnąć. Dwa domki małe na pustyni. Nie, siostra, nie o to nam chodzi jeszcze. Chociaż nie ukrywam, fajnie by było, tylko że trzeba mieć jakiś pomysł, jak to zbudować. Tym nie ukrywam, może być problem. Ja mówię, że na razie bym mogła ogarnąć. Żeby oni byli po prostu zadowoleni. No wiesz, i tak nie mam jeszcze 3 pustynnych, żeby od razu móc stworzyć pylon pustyni, więc jeszcze się nie opłaca. Dobra, gdzie są moje cegły? Dobra, zanim coś, to wezmę jedną cegłę z Ebon Stone'a, idę gdzieś w podziemia w bok, postawię ją i zobaczę, czy da się ją wykopać. Tak, cegły z Ebon Stone'a tracą swoją trwałość, więc można kopać spokojnie. Muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze z Ebon Stone'a nie budowałem za dużo nigdy. I dobra, drzwi bym zrobił w sumie, nie wiem jeszcze jakie, coś pomyślę później. Na obecny moment jedyne, na czym na pewno będzie mi zależało, żeby szybko ogarnąć, to będzie... Gdzie to jest? A, tak, więcej cegieł. Zoologistka. Nowy empec. Już mówię. To, że... Nie wiesz nawet, kto to jest, siostra. Zoologistka. Ale dobra, udało nam się w takim razie dosyć dobrze pozbierać bestiariusz. Mhm.
Dobra. Aha. Aha. O, ciekawe. Wow. Siostra, proszę cię, nie gadaj po angielsku, bo to by to nawet nie wychodzi. A teraz powinien powiedzieć... Cicho, proszę cię, siostra, tutaj chcę przeczytać, chcę przetłumaczyć, co ona mówi. A więc tak, wyobraźcie sobie, nigdy nie udało jej się zobaczyć pełni księżyca, bo z jakiegoś dziwnego powodu zawsze mdleje w tych okolicach. Czyżby wilkołaczka, Zobaczmy. Aha. Dobra. Aha, dobra, czyli ona nie lubi ludzi ogólnie za bardzo i nie lubi bardzo szczególnie arms dealera. I sprzedaje trochę latawców i jakieś już ozdoby. Licencja na kota. Co? Ma ktoś 6 złotych monet? Ja chcę licencję dla kota. Siostra, to jest do miasta, nie dla osoby. I można zrobić sobie haka z wiewiórki. U niej. Dobra, wiecie co? Chyba będzie trzeba pomału kończyć znowu kolejnego epizoda. I zanim następnego wam przedstawimy, to chyba dobrym pomysłem będzie zbudowanie już porządnej wioski. Dobra, tylko najpierw zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Zdecydowanie to jest to, czego szukałem. Z tej cegły spróbuję coś zrobić. Ale no jak mówiłem, na obecny moment to tyle. Następny odcinek postaram się już zrobić bardziej ogarnięty i w ogóle. O, malarz, super. Malarz to... Chińczyk. Czemu Chińczyk niby? No bo ludo. Dobra. Dobra. W sumie pogadam sobie jeszcze z gościem. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia o tym miejscu, co on lubi. No i jak mówiłem, będziemy musieli na obecny moment trochę zakończyć to wszystko. Więc Ludo, coś ciekawego masz do powiedzenia? Nie. Miliony farb, więc już jest fajnie. Możemy zacząć porządnie ogarniać wszystko. Ale to nie to. Dobra, jeśli szczęście. Jednak jakieś zasługi mi się należą. Cytując, nienawidzę głośnych tłumów. Kiedy jestem na jakieś miejsce gdzieś, gdzie mam spokój i ciszę. Aha. Dlaczego nie lubi lasów? Bo jest nudny. Zielony, brązowy, to wszystko. Uwaga, uwaga, malarz lubi dżunglę. Ona też jest zielona i brązowa. Ale dżunglę lubi z jakiegoś powodu. Tak więc pomału się to zaczyna już rozkręcać. Tak na poważnie. Dobra. Ale no, jak już mówiłem, zanim będziemy kontynuować jakieś porządniejsze rzeczy, to już tutaj zrobimy po prostu jakąś lepszą wioskę. Zrobimy coś, pogarniamy, pomyślimy co i jak. Na obecny moment, jak widzicie, udało się położyć podłogę w moim chałupie. W moim chałupie, tak. Tutaj w porządnym domu pierwszym, który tu stawiamy. Zobaczymy, co to będzie. Prawdopodobnie jeszcze to trochę powiększę. No i tak już mówiłem, tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Czekaj, daj mi ostatni pokój postawić. Siostra, proszę cię, już się tu żegnam, a ty... Czekaj, daj mi pokój postawić. No, zobacz, jakie ładne pokoje zrobiłam. No i ludziom się tu nie podoba mieszkanie. Tak więc no. Ponownie powtarzam, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, hej hej, w ogóle. Pa. Ty chcesz coś dodać? Może Papkin? Pa. Nie no, wiesz, na razie. No, to pa. Cześć.